kłamią tutaj w tym. Są firmy lichwiarskie w dalszym ciągu, są. Nowe przepisy mają położyć krew wykorzystywaniu kres, wykorzystywaniu niewiedzy i ufności klientów, skończyć z żarowaniem przez naciągaczy na biedzie tragediach życiowych ludzi zmuszanych do zaciągania pożyczek o lichwiarskim oprocentowaniu, odpowiedziało biuro prasowe Ministerstwa Sprawiedliwości. Mocne argumenty szkoły w tym, że pożyczek o oprocentowaniu, które rujnuje domowe budżety w legalnie działających firmach, dawno już nie ma, nieprawda? Możesz tutaj nas poczytać. Takie ładne? No. O. Wszystko jest. Co tu jeszcze? Średnia wysokość filipki udzielonej przez internet albo w domu klienta to 3000 zł około. Wartość tego rynku rośnie o kilkanaście procent. Proszę Państwa, ustawa antylichwiarska z 2015 roku wprowadziła bowiem limit rocznego oprocentowania aktywów na poziomie 10%. Tam mniej więcej tyle, ile wynosi kredytów pożyczkowych banka. Firmy pożyczkowe zarabiają jednak na czym innym. Na różnej maści opłatach dodatkowych, tyle że owe opłaty też są limitowane. Przy obecnych przepisach klient pożyczający na rok 3000 zł odda pożyczkę na opcję 4800, a nie tylko opłaty plus odsetki. Owszem, niemało tylko osoby pozbawione alternatyw sięgają po takie produkty. Tyle, że owe opłaty naliczane są jednorazowo. Dlatego, jak pokazują dane KFP, od czasu wejścia w życie ustawy antylichwiarskiej radykalnie zmieniła się struktura rynku firmowego. W 2016 roku aż 54% rynku stanowiły pożyczki do roku. Teraz tylko 24%, to znaczy, że rynek ucywilizował i ustabilizował w zasadzie. W zasadzie nie można już mówić, że handlujemy chwilówkami. W zasadzie. Tak naprawdę nie wiadomo, czemu poza polityką ma służyć nowelizacja. Mówi osoba z branży. Co więcej, Ministerstwo Sprawiedliwości nie zamierza zmniejszyć kosztów pożyczek. Sprzedają kawę po 9,90, po 10 zł. To ja mam dwie paczki Sati, sobie kupię, będę miała 200 kaw, proszę Państwa. Także wcale nie musi być lichwiarska już pożyczka. Kosta kawę naciągają, no i to mały kubeczek. Ja mówię, a duży kubeczek, 15,50 czy tam 15,99. No to ja mam 3 kawy Saty i jeszcze trochę, będę miała 300 kaw. Człowieku, opamiętaj się. Co więcej, Ministerstwo Sprawiedliwości wcale nie zamierza radykalnie zmniejszać kosztów pożyczek. W przeciwieństwie do banku, firmy pożyczkowe nie finansują się z deskami.
Napiszę to. Radio Concita, proszę być z nami. Liberalizacja, mniej więcej dekadę temu. Polacy poturbowani skutkami kryzysu finansowego miewali problemy z obsługą kredytów i pożyczek. O ile kredyty hipoteczne, to nie to. W przeciwieństwie do banków, firmy pożyczkowe nie finansują się ze No. Teraz idziemy do Michaela Jacksona, proszę Państwa. Do Michael Jackson, proszę Państwa, że ciągle kłamał i są artykuły. Pop bezczelny nastolatki, która nagrywa, proszę Państwa, filmy sobie w domu. Co tu jeszcze ciekawego jest w przeglądzie prasy? No. Wspaniałe. No w ogóle o Jacksonie to są wspaniałe rzeczy, proszę Państwa. Proszę czytać newsy, tylko że ksiądz Ryzyk, ojciec Ryzyk odmawia czytać czytania. Dużo oszustw i opłacani są duże pieniądze, mają kwestia wyboru. Żadnych coverów też nieprawda, bo na coverach też świat stoi już w dobrym stylu, że jeżeli ktoś ładnie potrafi zaśpiewać, to niby dlaczego miałby nie śpiewać przeboju, które śpiewał ktoś wcześniej. Na przykład powiedzmy Madonna wymyśliła jakieś piosenki, no ma piosenki na własność, ale ona przecież śpiewa fatalnie. Jeżeli ktoś by się trafił tak jak ta pop bezczelna nastolatka, która milion razy jak Madonna lepiej wykonuje utwory, dlaczego miałaby ona nie wykonywać tych utworów, prawda?